Cześć, z tej strony Marta Florkiewicz-Borkowska, czyli pani Flobo. Dzisiaj chciałabym wam pokazać kolejne zastosowanie Drawit. Ja wam pokażę na niemieckim, ale oczywiście można wykorzystać też ten pomysł na innych językach, czy też na innych przedmiotach. Ja chciałabym pokazać, jak zrobić bingo online. W dobie lekcji zdalnych, w dobie nauczania zdalnego, niektóre z naszych aktywności, tych stacjonarnych, zostały zaniedbane i po prostu trzeba pomyśleć, jak można je dostosować do warunków pracy online. A właśnie ta aktywność, funkcjonalność Nearpoda Drawit umożliwia nam przeniesienie wielu kart pracy właśnie do przestrzeni online. O czym należy pamiętać i co jest ważne? O tym, że nie przenosimy tego jeden do jednego. To znaczy, te karty pracy w online nie są takie wypasione jak w nauczaniu stacjonarnym, bo też nie chodzi o to, żeby uczniom teraz nie wiadomo ile czasu zajmowało wypełnienie tych kart pracy, tylko chodzi o to, żeby ich zaangażować i mieć informację zwrotną natychmiastową na temat rzeczy, informacji, czy też elementów lekcji, jakie akurat przerabiamy. Ja już jestem zalogowana na moje konto, słuchajcie. No i jeśli chcę uruchomić opcję Drawit, no to wykorzystam tutaj to szybkie udostępnianie, czyli Quick Launch. W prawym górnym rogu klikam tutaj na ten przycisk i zobaczcie, że mam do wyboru te opcje. Ja wybieram Drawit i do Drawit, słuchajcie, dodam jako tło stworzone w generatorze Bingo. Szablon bingo po prostu. A że teraz przerabiam die Schulsachen, czyli przybory szkolne, to jak znalazł, będzie po prostu bingo dotyczące przyborów szkolnych. Zobaczę, jak to wygląda. O, pięknie. Zobaczcie, mogę przesunąć. Tak. Fajnie to widać. Zobaczcie, jak chcecie większe, to jeszcze można tutaj powiększyć. Jak na przykład tylko chcielibyście sam ten kwadracik, żeby był widoczny. A można też troszkę zmniejszyć, żeby to było od razu z tytułem, tematem lekcji. To jak już Wam pasuje. Można oczywiście dodać instrukcję. Zagrajmy w bingo. Czyli ja tutaj napiszę, że ja mówię słowo w języku polskim, a Ty zakreślasz odpowiednik w języku niemieckim. W momencie, gdy masz 4 w linii, krzyczysz bingo. O, można w ten sposób jeszcze napisać. No i słuchajcie, to wszystko. Naciskam save. I automatycznie mam uaktywnione bingo. Ładuje się. Za chwilę będę mogła pobrać link. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. No i spróbujemy zobaczyć to od strony ucznia, jak to po prostu wygląda. To w tym celu wejdę sobie na drugą przeglądarkę. Wrzucam link do binga. I zobaczcie, mam tutaj teraz, ładuje się widok ucznia, dołączam do lekcji. No i zobaczcie, widzę całe polecenie, widzę też szablon. Mogę sobie wziąć kolor, jaki mi odpowiada. I w tym momencie powiedzmy, że nauczyciel mówi długopis. To ja sobie zaznaczam da kuli. Ale nauczyciel oczywiście może też powiedzieć na przykład der Malkasten, czyli coś, czego tu nie ma, no to wtedy nie zaznaczam. Das Buch. A oczywiście ja teraz nie, mówię po niemiecku, ale chodzi o to, że ja będę mówiła po polsku, a uczniowie będą zaznaczać po niemiecku. No i patrzę, jak to wygląda. Mam tutaj Marta Florkiewicz-Borkowska i widzę od razu, co robię. Więc też mogę od razu śledzić, czy uczniowie dobrze zaznaczają dane słówka, czy nie, ewentualnie na głos komentować, sprawdzać, co się dzieje. I myślę, że to jest fajna opcja takiej gry w bingo online.
zachęcam do przetestowania, do spróbowania i do inspirowania się.